Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenową pizzę bez użycia nabiału. Serdecznie zapraszam. Do jej przygotowania będziemy potrzebowali 200 g mąki ryżowej, 110 g mąki ziemniaczanej, 1 łyżka siemienia lnianego, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżki cukru trzcinowego, pół łyżeczki soli, 1 łyżkę oleju rzepakowego, 170 ml ciepłej wody. Pół kilograma filetu z piersi kurczaka, do jego przeprawienia pieprz cytrynowy, sól, zioła prowansalskie. Będziemy również potrzebowali 180 g pasaty pomidorowej, pół kilograma pieczarek, jednej papryki czerwonej, jednej papryki zielonej, jednej cebuli, sera wegańskiego, brytwanki o wymiarach 28 na 28 cm. Paprykę myjemy, wykrawamy środki i kroimy w paski. Pieczarki obieramy i kroimy w paski. Paprykę i pieczarki podduszamy do miękkości. Cebulę obieramy, kroimy i podsmażamy na rozgrzanym oleju rzepakowym do czasu jej zeszklenia. Filet z piersi kurczaka kroimy w kostkę. Przyprawiamy solą, pieprzem cytrynowym, ziołami prowansalskimi. Całość mieszamy, zalewamy wodą i dusimy pod przykryciem. Pasatę pomidorową przyprawiamy pieprzem cytrynowym, solą, ziołami prowansalskimi i całość mieszamy. Aby zrobić ciasto do pizzy, do miski wsypujemy mąkę ryżową, mąkę ziemniaczaną, siemię lniane, proszek do pieczenia, cukier trzcinowy, sól. Całość mieszamy i następnie dodajemy olej rzepakowy, wodę. Następnie ciasto wyrabiamy przy wykorzystaniu tzw. końcówek hak. Jeśli ciasto wyszło zbyt sypkie, dodajemy jeszcze wody i ponownie wyrabiamy. Wyrabianie ciasta trwa od 5 do 10 minut. Po wyrobieniu ciasto przykrywamy i pozostawiamy na 15 minut. W międzyczasie naszą brytwankę smarujemy olejem kokosowym. Następnie ciasto przekładamy do brytwanki i rozprowadzamy je. Przed włożeniem ciasta do piekarnika, jego wierzch delikatnie smarujemy olejem rzepakowym. Tak przygotowane ciasto wkładamy do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza góra-dół piekarnika na 10 minut. Po wyciągnięciu z piekarnika podłoże naszej pizzy smarujemy pasatą pomidorową. Następnie dajemy ser wegański, paprykę, pieczarki, cebulę i na koniec pierś kurczaka. Następnie ponownie naszą pizzę wkładamy do piekarnika na 10 do 15 minut. Teraz ukroję kawałek, aby pokazać Wam, jak nasza pizza się prezentuje. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańskie Raffaello. Zapraszam serdecznie.